Macie Wiśniewski, witam, mała obwodnica została już otwarta, a więc droga łącząca ulicę Leśną i osiedle Przylecie z halą widowiskowo-sportową. Niewątpliwie pierwszy sprawdzian 7 października, kiedy to Polska podejmie Finlandię w meczu eliminacji Euro 2016, a tu zapraszamy na ofertę dla szkół, z którą można się bardziej szczegółowo zapoznać na naszej stronie internetowej. Zagłębie Lubin wygrało w Pucharze Polski z Jagiellonią Białystok 2-0. Gole dla Zagłębia strzelali w 16 minucie Michał Papadopoulos, który powracał z kontuzji, i Krzysztof Piątek, oba gole głową. Gratulujemy, a my już jesteśmy na meczu piłkarek ręcznych, na meczu, który także zakończył się wygraną 31-28 naszego zespołu. MVP została Kaja Załęczna, która bardzo dobrze grała całe spotkanie, ale ten mecz był także meczem bramkarek. Beata Kowalczyk świetnie broniła także Patrycja Chojnacka, także dobrze broniła Monika Wąż i właśnie ona powiedziała: zagraliśmy dzisiaj do końca i uważam, że jesteśmy świetnie przygotowane kondycyjnie. A tradycyjnie po meczu odbył się konkurs rzutów poprzeczkę i pan Maciej wygrał voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w Memo Travel w Lubinie.